Siemano, witam was w 17 odcinku z tej Zagrajmy w GOTY, gdzie zapłatę. Dobra, wczytujemy na zapis i kontynuujemy właśnie poszukiwanie kamieni Kratera Kanat, czy jak się to zwie. No i ogólnie w tym odcinku mam nadzieję, że już zbierzemy te wszystkie kamienie do kupy i oddamy je Radfordowi, zobaczymy co on na to. No i właśnie będziemy jeszcze musieli poszukać kilku innych przedmiotów, bo to jednak nie wystarczy. No, dobra, ale to już później. Dobra. A no tak, mapka. Trzeba sprawdzić, gdzie co i jak. No, tutaj na wprost. Tam będzie jeden kamień, więc go wezmę. O, jeszcze się wyjadę tutaj. Grasują. No chodź. O, tam krwiopijcy latają. W ogóle dużo tych potworków jeszcze tutaj zostało nam do rozwalenia. Ale przynajmniej mamy na czym expić. O. No dobra. Jak jest skrzydełka, żądła? No, ile nam tam brakuje w ogóle do poziomu? Poziom 19. Całkiem nieźle. Dobra, jeszcze tutaj mamy kretoszuję do rozwalenia, to przy okazji. Okej. Ogniocień jeszcze zebrany. No to z telekinezem może będziemy latać w poszukiwaniu przedmiotów. No i ogólnie zabijamy wszystko, co się rusza tutaj na mapce. Wszystko, co widzimy, to właśnie zabijamy. Jeden kamień będzie chyba pod tym. O, jest, jest. Już widzimy kawałek kamienia. No chodź, chodź. Dobra, nie był zabity. Jakoś nie było z nim problemów. Jeszcze mamy tutaj jakąś wodę. Jakieś itemki. O, jagódki. Bardzo lubię jagódki. W ogóle tutaj w tym są takie duże. Pojedyncze, ale duże. Właśnie w jedzenie są takie krzaki tych jagódek. O, wilk. Wilczek. Chodź tutaj. Wilki są spoko. Dobra, jeszcze mamy. O! Aż dwie jagódki jeszcze mamy. Ciekawe już ile będę miał tych jagódek. Krótki łuk. O! Dobra, chwilka. To zaraz pójdziemy po ten łuk, zobaczymy co i jak. Bo jakaś skrytka tu jest. O, króciutki łuk. Sobie leży koło drzewa. Dobra. O, i biegniemy w stronę naszych jagódek. Kolejnych. Jagódki. Jeszcze tutaj mamy pełno tych roślin. Ale później to już myślę, że coraz szybciej pozbieramy. Dobra, myślę, że można zrobić już save'a jakiegoś. No tutaj, na przykład. Strzelimy. I dalej mgła jest, niestety. Co pewnie widać.
No ale lipnie, właśnie trochę lipa z nią. Dobra. To tam mamy jedną na górze. O, jeszcze jagódki, kolejne dwie. Nie wiem, będę musiał aż sprawdzić, ile mam tych jagódek. Jeszcze tutaj jakąś roślinkę widziałem. O, korzeń leśniczy. Dobra. Dobra, to ile mamy tych jagódek? Moment. 20, już mamy 20 jagódek. Jak tak uzbieramy, nie wiem, z 25-30, to już myślę, że ruszymy. Żeby coś, właśnie, żeby oddać je Gilbertowi. Tutaj to już będzie właśnie strasznie dużo tych jagódek. Pamiętam, że zawsze na początku było ich pełno. O kurde. O jest. Brzytwiak załatwiony. No. I tak jakoś tutaj nam leci. Tak jak chyba mówiłem już, że właśnie planuję, żeby mi to zajęło, no, coś koło 50 odcinków. Czas zapłaty. No, ale planuję też właśnie wszystko robić dokładnie. Mam tutaj kolejny kawałek kamienia. Zawsze jak coś przechodzę, to staram się dokładnie właśnie to przechodzić. Głównie takie RPGi też właśnie, coś w stylu Gothic, Wiedźmin i takiego typu. No. Jeszcze tam Worlds, tam grywałem swego czasu. No, i jak widzimy, tutaj mamy pełno tych jagódek. Jeszcze strzała jakaś, może pójdziemy jeszcze tutaj od razu na górę. Pozabijamy wszystko, co będzie się dało. Tak przy okazji, właśnie. Tutaj chyba goblinki będą, z tego co pamiętam. O, są goblinki. A nie, tylko jeden goblinek. O, i znowu mamy pod rząd dwie jagódki. Ciekawe, ile dostaniemy expa za to, za przyniesienie tych jagódek. Dostaniemy na pewno trochę rudy. Jagódka. No fajnie w ogóle, że tutaj coś zrobili na tym stajecie niby w Gothic 1. Bo no nie zawsze się odwiedza te miejsca, ale czasem właśnie gracz chce powrócić do tego początku jakby. I zobaczyć, co się zmienia, czy nie. No i jakaś zmiana tutaj też nastąpiła. A i z tego goblinka chyba nie zbiera... O, jest, jest, jednak chyba będę mógł zbierać. O, jest, dobra. No, dawaj. Jabłko jałgody i kość goblina i nawet byłka jałdy. A tych jagódek już... Zaraz sprawdzę, ile mamy. No, nie. A chcąc to swoim sposobem, na pięści normalnie. O, na pięści go zawsze załatwimy. Nie wiem czemu tak. I zobaczymy, co jest jeszcze tutaj na początku. Czy coś się też właśnie zmieniło. Czy są jakieś przedmioty dodane. Mamy tutaj tą pochodnię, ale ona była już. Może jakieś przedmioty fajne znajdziemy. O, tutaj mamy kilka strzał. Jakiś wesoły kostek. Dobra. O, mieczyk! Jest mieczyk! Ciekawe, czy go będziemy mogli zebrać. Miecz dwuręczny strażnika. Wyglądał całkiem fajnie.
Mam nadzieję, że jest w ogóle fajne, spoko. Nie wiem, jeszcze tam tutaj byśmy mogli podbiec. Może coś... O, jednak nie. Jednak nie podbiegniemy. No spoko. To jeszcze tam pójdziemy. Tam na górę właśnie. Tam gdzie w Mrocznych Tajemnicach był ten pustelnik staje. Tam też właśnie znajdziemy kilka przydatnych itemków na pewno. Może nawet kolejną jagódkę. Dobra, póki co jeszcze po mostku. O młode. Mamy tutaj orka. No to grubo. Zaraz zobaczymy orka Lita. Zaraz zobaczymy jak nam z nim pójdzie. No chodź, chodź. No, całkiem słabo nam z nim poszło, ale jakieś obrażenia mu tam zadawałem. Jakiś błąd. Dobra, kontynuujemy, bo niestety nam wywaliło, ale dobrze, że mamy zapisane właśnie przed tym orkiem. Wczytamy i spróbujemy jeszcze raz z nim właśnie się zmierzyć. Jakieś tam właśnie mu obrażenia zadawałem. Gdyby nas nie trafił, to byśmy mieli spore szanse na wygraną. Bo w sumie w czasie zapłaty się walczy no łatwiej. Aj! Ale już mu tyle tego zabiłem. No normalnie jakiś fuks, że przeżył. Ale ogromne mu, znaczy nie może aż takie ogromne, ale spore obrażenia mu zadaje. No nie. Dobra, jeszcze z nim kilka razy spróbujemy i chcę go zabić, właśnie zobaczyć ile nam tam expa za niego wejdzie i w ogóle co on takiego pilnuje tutaj. Bo już nie pamiętam dokładnie. No, dawaj Bezi. No co jest? Nie wierzę w to. Zleciał nam prosto na nas. Dobra. No chodź. No chodź tu. Przerośnięty orku. Jest. Teraz go zabijemy. Jest. Jest moc. Jest. Siła. Jest. Plus 400 doświadczenia. Jakiś krusz. Uszajek. Dobra. I orkowy kieł. To lipę miał. Orkowy kieł to każdy ork ma tutaj. Znaczy no, każdy orek jak się nauczymy właśnie. I te trofea mnie też właśnie cieszą, że mamy tak dużo tych trofe do zebrania różnych, różnego typu i z różnych potworów w ogóle. Tutaj mamy już w ogóle pełno tych szkieletów. Aha, dobra. No i nic ciekawego on nie chronił. No ten mieczyk jednak był słaby. Ten jego topojek zadawał nam, topojek, miecz, ten jego wielki, zadawał nam całkiem spore obrażenia, ale to pewnie ze względu na jego siłę. Nie, nic nie ma. Myślałem, że jakiś przedmiot będzie ukryty. O, co jest? Już nie weźmiemy tej skrzyni? Jakiś bug. Zapiszę i wczytam, bo no teraz póki co no... O! Próbuję zbierać i on się przechyla na bok. Nie wiem co, czemu. No dobra. Poczekamy, zaraz zobaczymy. Tam będzie chyba jakieś piwko tylko i takie tam drobne przedmioty. Nic ciekawego. Ale zebrać można. Chwilka.
Dobra. O. Piwko, strzały, tam kilka. Chyba. I nic ciekawego właśnie. Tutaj wbiłem na górę, może tutaj coś będzie ciekawego. Wiem, że tutaj jakaś jaskinka będzie questowa później, ale... Ale to później właśnie, a nie teraz. Teraz to my tutaj możemy co najwyżej... O, zębacze! Zębacze, tak. Lubię zębacze. Lubię właściwie... Zabiję zębacze. A, chodźcie, jest moc! Zabiję wszystkich. O, no co jest? Nie, nie blokuj się! Dobra, wow. Tutaj ciężki pojedynek. Z zębaczami. Na szczęście nawet nie musimy tracić miksły. Tylko nam właśnie nasz bohater sam się uzdrowi. O, jakiś napój. No i świetnie, dwie jagódki. Kolejne. Zaraz wam pokażę te miejsce. O, w mordę. To jest taka pychająca istota. Smoczy zębacz. Tak się przynajmniej nazywał w Gothic 12. No chodź, chodź bestio. No, no dawaj, dawaj. Tutaj się nazywa sztyletnik. I zbyt wielkich obrażeń mu to mu ja nie zadaję. Dawaj Bezi, dawaj. O nie, no nie, no już tak było blisko. Może go sobie póki co odpuścimy jednak. Bo jednak tych obrażeń mu nie zadawałem takich wielkich. No teraz światło nam się jeszcze wrzuciło w dodatku. Tutaj goblinek był, nie wiem czy będzie. Oj, nie, jest tutaj kąsacz. Zamiast tego goblinka z pałcią. Bo tutaj był goblinek z pałcią właśnie. No i spoko. Tutaj teraz właśnie będą takie drzwi. Chyba. Czekać chwilkę. Zaraz zobaczymy. Podbiegniemy, zobaczymy. Są. Są drzwi. Zamknięte na klucz. Tam coś będzie. No i chyba skoczymy na dół używając buga. Delayed. Bo nie ma sensu właśnie tak biegać, biegać, biegać. Za dużo tego by było biegania. Jeszcze tutaj pójdę, przepłynę na drugą stronę, żeby pozabijać zębacze. A, to nie tu. No i taki właśnie odcineczek to będzie. Że będziemy zbierać pozostałe te kamienie. Jeszcze tam chyba kilka nam tylko zostało, nie wiem czy z dwa max. Co jest zbocze? Dobra. Już zabite. Można sobie zapisać, bo chyba dawno nie save'owałem. No dobra. To zaraz będę właśnie sprawdzał z tą mapką. No dobra. Elixir bonus money. O, pierwszutko w lesie dwie znajdziemy. Chyba wiem gdzie są te kryształy. Jedno jest przy drzewie, drugie jest obok cienostwoja. Chyba. No cóż, że zobaczymy zresztą. I przez las. Potworków nie ma niestety. Abym sobie zaekspił. No to przez most. Dobra. Kilka roślinek jest. To jest.
Nie, nic nas nie goni, ale nuta jest, tak jakby właśnie nas goniło i to dużo potworków naraz. Jeden kryształ już znajduje się, kamień właściwie znajduje się koło wieży mgieł. O, jest! Już widzimy ten kawałek kamienia, yeah! No co, chodź, chodź! No, no, problem masz? Masz problem? Tak, no to chodź. Dobra, 260 doświadczenia jest. Jeszcze możemy tutaj zobaczyć. O, jest cieniostwo. Z którym póki co nie chcę mieć nic wspólnego. No i chyba jeszcze tylko jeden kamień nam pozostał. To znajduje się na obok wieży mgieł, jak dobrze pamiętam. Obok tego kamienia, co mieliśmy znaleźć dla eBay Iona. Będziemy ogólnie latać z telekinezą w poszukiwaniu różnych roślinek, rzeczy, itemków. Można czasem trafić właśnie na całkiem fajne rzeczy. No dobra. Właśnie dojdziemy tylko chyba do obozu i na tym zakończę ten odcinek. Jak właśnie pozbieramy te wszystkie pozostałe kamienie i właśnie tylko je odniosę do obozu, nawet ich nie oddam jeszcze. W następnym odcinku to zrobimy i w następnym odcinku zajmiemy się kolejnymi questami. Teraz mamy głównie właśnie questy takie główne, nie mamy takich pełno questów pobocznych. Ale oczywiście te, jak się będą nam trafiać, to też będziemy je wykonywać. I tak sporo misji już wykonałem. Teraz zobaczymy ile, tak przewinę, spróbuję przewinąć. Obok drzewa gdzieś tutaj się znajdowało, pamiętam. Mógłbym w sumie sprawdzić mapę, ale chcę zobaczyć, czy pamiętam jednak coś. Jagoda? Jagódki. Jagoda. Jagódka. Dobra. Mamy jagódkę. A, i już myślałem, że kolejna jagódka, a tu nic. Pełno tych liści dębu jest. I jagódki tam dalej. Jaka nutka? O, kolejna jagódka. No, sporo tych jagódek. W końcu do tego musimy właśnie oddać. Dla, jak on się tam zwał. Nie pamiętam dokładnie. Gdzieś tutaj to będzie. Pamiętam, że obok drzewa będzie taki właśnie szkielet i właśnie ten przy tym szkielecie będzie. O, kawałek kamienia, jest! Wiedziałem, że go jakoś znajdę. Jeszcze przed tym może zapiszemy, bo to już chyba ostatni. Przynajmniej mam nadzieję. O, teraz nawet nam nic się nie pojawiło. Żadnego demona, ani nic. No dobra. Tak chyba miało być. Ale mamy najważniejsze, że mamy te wszystkie kamienie i teraz możemy na spokoju wrócić do obozu. Szczęśliwi i zdrowi. Jakoś przeżyliśmy. Wieża mgieł jeszcze tutaj jest. Którą później chyba odwiedzę. Nawet nie chyba, lecz na pewno. Niedługo będzie też te przywołanie tego demona, ale jeszcze tam będziemy musieli znaleźć wodę święconą. O, tutaj będzie właśnie grzana trochę, bo taki typek normalnie będzie
zrobił z tej wody bimbę święcony. Samogon sobie uważał. No ale to jednak też będzie mogło ujść całe szczęście i za to chyba zapłacimy tam, nie wiem, 100 byłek. Gorzej będzie właśnie z posążkiem Inosa, z tego co pamiętam, bo też będziemy musieli zdobyć posążek Inosa. No i właśnie ten posążek Inosa będziemy musieli gdzieś wykopać. To jest też spoko, że właśnie kopiemy rzeczy tutaj, że można kopać. No, takiego questa nam zleci Jack Alligator później. Ale to już w następnym odcinku, wszystkim tym się zajmiemy. Już takie ostateczne przygotowania zrobimy do przywołania tego demona. No i właśnie zaraz skończymy ten odcineczek. Chwilka, już tam widać obóz. Tutaj tak na drodze stanę. O, dobra. No to to był odcinek 17. No to na razie.